Dzień dobry, córeczko. Dowiedziałam się właśnie, jaki cyrk odstawiasz. Że lecisz sobie kulki. Z Marka zdradzasz. Czarne słońce, czarny palec, jaki dolce. Ile suko bym ci dał, żeby móc zapomnieć. Nie fitujesz ze mną, mała byłaś jak te sprane trampki. Nic już teraz nas nie łączy, na mych nogach mam wetmansy, wiesz. Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje, a po tobie w moim sercu. Maruś, wake up! Jezu Chryste, gdzie jest w ogóle twoja dziewczyna? Halo, śpisz? Maruś, no wstawaj no, już 12, gdzie jest twoja dziewczyna? W ogóle jaki dziwny sen miałem. Śniło mi się, że przyszła gdzie jest Ola? Twoja ex dziewczyna do mnie wczoraj w nocy. A gdzie Ola jest? A ja nie wiem właśnie. Dobra, co jest dzisiaj? Dzisiaj? No, poniedziałek, tak? No, poniedziałek. A, o jest, no ale co? Przypał. Co? Było umówione z matką Karoliny na 12.30. Na 12.30 z matką Karoliny? A jest 12.07, zdążymy? No ja myślę, że zdążymy. O, przyszła. Jedziemy do tej matki? Ale dlaczego jedziecie w ogóle do matki Karoliny? O co chodzi? Się umówiliśmy. Ja nie chcę jej widzieć. Po co mam widzieć matkę twojej ex? Czemu mikrofon dajcie? Skąd mikrofon dajcie? Dobra, to co, zdążymy czy nie? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, zdążymy? No dawaj, szybko jedziemy. No, na co czekasz? Ale dla po co do matki Karoliny? No bo umówiłem się i tyle. Ale ty już z nią nie jesteś. No i co z tego? A skąd jej w ogóle krew leciała? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Dobra, dawaj, chodź. Idziesz czy nie? No idę, co się dzieje? Co ty w ogóle mówisz? No wyjdź stąd, dziewczyna! Od wczoraj ciebie nie powinno tutaj być! Bo co mi zrobisz? To jest moje miejsce! Kurde, dziewczyno, przyłazisz moje miejsce! No przyłazi mi stąd! No przyłazi mi z butami, kurde, na chatę, do mojego pokoju, kurde, do mojej toaletki! I co? I każe mi się wynosić? No i moje kosmetyki będziesz użyć, zostaw to, bo jeszcze się czymś zarażą! No dobra, i tak nie używałabym takiego taniego gówna, nie? Taniego gówna? Ciekawe, co ty używasz, kurde! No nie stać się na takie rzeczy! Pomadkę za złotówkę? Mareczek mi kupił! No tobie Mareczek, a ja sobie sama zarobię! Dziewczyno, tak pusta, mówił mi! Pusta lalo! Mówił mi, zabierałaś mu cały czas tarczę, tak o sobie tylko chodziłaś! Włosy plenione, kurde, cyce na wierzchu i co? Myślisz, że fajna jesteś? No dziewczyno, weź się trochę szanuj! Dobra, odejdź stąd w ogóle! Zostaw mnie i tyle, to jest moje miejsce! Idź stąd, Boże, dobra, to nie będę cię dotykała, jak czymś się zarażę! Ej, spokojnie, uspokójcie się, dziewczyny! Uspokójcie się, dziewczyny, serio! Ludzie, no jestem w swoim domu, o co tu chodzi? No ale to spokojnie, uspokójcie się, tak? Uspokójcie się, jest dobrze, tak? Uspokójcie się, proszę. Dobrze by było, gdyby laska, kurde, nie przyłaziła mi z butami do mojego pokoju i kazała mi się wynosić. Ja nic do niej nie mam, nic do niej nie miałam, no ale kurde. Mogłabyś się odsunąć i zejść z mojego krzesła. Twojego krzesła? Tak. Ciekawe, kto za to zapłacił. Marek. Tak, który Marek, jest teraz tata. Moim chłopakiem. Mój tata, jakbyś chciała wiedzieć. No, Marek Marek mi mówił. Ale przynieść, czy co? Nie. Bo ja nie rozumiem w ogóle, o czym. Dobra, lepiej. I oddaj kartę Marka. Bo cały czas jej używasz. Nie mam jego karty. To co? Może zginęła nagle? Ciekawe, za jakie pieniądze kupił ci te wszystkie rzeczy, te wszystkie torby? No dobra, ma no to jeszcze... kto niby jego No miał kartowa? Jeszcze gotówkę, tak? Ta na pewno, kurde, tyle pieniędzy. Ile? 100 koła wydałaś? 100 koła? Czy co? Jak mnie kocha, to wydał. To... Kamerzysta, weź ją stąd wyprowadź, nie mogę patrzeć na tą wieśniarę. Ale to jest moja dziewczyna, no bez przesady, no. Dobra, wstawaj. Weź mnie nie dotykaj. Dobra, co ty mnie nie dotykasz, jeszcze się czymś zarażę. Ty się zarazisz? To pewnie ty Markę zaraziłaś, kurde. No, przecież ciebie musiał sobie robić badania. Przeze mnie to ty byłaś pierwsza. No dobra, ale później był z tobą i wiesz. Ja nic z nim nie robiłam, dziewczyno. Ciekawe skąd ma. Nie wiem, jak widać cię zdradzał. W sumie nie dziwię się, też bym cię zdradzała. Kamerzysta, proszę. No zostaw mojego chłopaka, ty... No kurde! O co chodzi? Kamerzysta... Słuchasz, paranoja! Twojego chłopaka? No a czyjego? Twój jest Marek, hello! Do czasu. Przed chwilą się biłaś o niego. Jedziemy? No dobra, ale... No dziewczyno, szanuj się! Mówię ci poważnie, szanuj się! Dobra, może pierwszy teraz do Marka przystawiasz, później do kamerzysty i co? Mogę mieć chyba chcę? Tak, każdego kurde, całą Polskę nie wyruchasz. Kłócą się. Też byś tak chciała. No, nie chciałabym, bo ja się szanuję. Marek, ona mnie wyzywa, ona jest okropna. No, ojej, przed chwilą kochanie do kamerzysty. Proszę cię, weź ją pani. Ojej, no właśnie. Ojejku, spokojnie, zaraz ją wyrzucimy, nie ma problemu. Jedna dziewczynka, ojej. Jedziemy? Marek, chodź. No dobra, 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 nie ważę, ja musisz mi poprawić jej humor, chodź na jakieś zakupy. Dobra, poczekaj, muszę z nią pogadać i jedziemy. Co taka nieprzyjemna atmosfera? No nie wiem, po co w ogóle ta cała szopka. Czego się w ogóle spodziewałeś? O co chodzi? Co ty chcesz, człowieku? Ugotowałam dla nas obiadek, zaraz podam i będzie obiadek. No tak serio? To znaczy? Nie, nawet tak nie ma taką. Ja nie jestem. Dostałbym coś do picia? No ale słuchaj, nie przyniosę. Tak. Ja mu przyniosę. Usiądź. Bo miałaś tutaj nie być. Odejdź. No to weź się opanuj. Proszę. O Jezu, czemu mnie oblałaś? Sorry. Wytrę cię.
Jesteś powolona jakaś. Oj, sorry, przepraszam, nie tak miałam. Ej, nie tu! To śmieszna jesteś, chyba. Odejść. Nie, nie, ta dziewczyna to jest w ogóle. Nie, chyba nie jestem głodny, wiecie? Dlatego chciałem od razu jechać, jedziemy? Jedziemy, Jezu Chryste. Ale to jest żenujące po prostu. No, jedziemy, no, tak? Niech teraz się klei do niego. Przed chwilą... Nie, no dawaj szybko. No, cały dzień zmarnujemy. No. Dawaj, jedź. Ale jedź, jak mam jechać, jak już jesteśmy na miejscu? Jesteśmy na miejscu? Marek, ja nie chcę tam iść. Czemu nie chcesz? Pozbędziemy się w końcu. A no tak. Dobra, uda nam się to w końcu, wariatka wyleci z chaty. A co? Nie, co ty? Nic, cicho. Nieważne. Ale panie, o co chodzi? Nic się nie stało. O co chodzi? Nic się nie stało, tak? Kamerzysta, pamiętaj, co ci powiedziałam w nocy. To co znaczy... mówiłeś w nocy? Co? Nigdzie, przecież kochanie, spałam z tobą. Dobra, wy jesteście nienormalni, jacyś wiecznie jakieś problemy macie. To co, możemy się w końcu dogadać i iść po prostu tam? Tak czy nie? Idziemy? No tak, no ale po co mamy iść do jej matki? To ja no dobra, nie ale po co tego. Ty sprawiasz problemy? Po prostu mówiłem się z nią i mamy iść. Nieważne po co, nieważne jak. Ale to już nie jest skoda miną. To jest miła rozmowa. Dobra, co cię to interesuje, po co ja tam idę? No naprawdę, no człowieku. Możesz przestać się na chwilę interesować moim życiem. No dobrze. Masz tylko nagrywać. A nagrywasz w ogóle mnie? No nagrywam cały czas. To włącz nagrywanie. No jest cały czas włączone. Ja chciałem powiedzieć, że takie ubranie możecie kupić na campcross.com. Dobra, już. Chodź, kochani, chodź. Pod jakim numerem to było? To jest zawsze jest otwarte, Marek. Marek, to... kochani, otwórz mi drzwi. Proszę. Dziękuję. O, jest już pani, dzień dobry. Co? Nie wchodzisz, to powiedziałem. Zniszczyłeś życie mojej córce. Gdzie się nie odzywaj, w ogóle z nim rozmawiam. No jak traktowałeś Karolina? No jak? Od wariatek wyzywałeś. Życie jej zniszczyłeś i co? No bo jest wariat. Ty się zamknij. Sama się zamknij. Mówi to kobieta, która sprzedała własne dziecko. Tak? Ja sprzedałam swoje dziecko? Tak. Ciekawe w jaki sposób? No tak, chciała pani, żeby miała pokazać tego męża. To on zniszczył jej całe życie. Co on zniszczył? Jakby ona jedna był chłopakiem, a ona co odwaliła? Co odwaliła? No właśnie, chciałam raz z panią porozmawiać. No co odwaliła? Co zrobiła? Dobra, Marek, chodź, z kim? No puściła się z moim kolegą. Ale o co ci chodzi, Marek? Tutaj powiedzieć pani, co ona odwala. Była ze mną i nagle stwierdziła, że będzie z moim kolegą. Puściła się po prostu, poszła i dała mu dupy. Nie dość, że wariatka, to jeszcze wybrała bogatszego, nie? Widać, jak pani ją wychowała, no ale w końcu skądś to wyniosła. Może pani ogarnąć swoją córkę? Bo się puszcza. Nie puszcza się, nic o tym nie wie. A co robi? Mamy to nagrane. Mam pokazać? Tak, mam pokazać na telefonie, co robi? Proszę bardzo, proszę mi pokazać. Proszę, już pokazuję. Pokaż screen. Nawet to zatytułowałem. Moja dziewczyna mnie zdradziła. Proszę, proszę, tutaj przejdziemy na sam koniec, jak ona się całuje. O, tu tutaj obściskuje się z nim. Widzi pani? Tu siedzą, może się obciskują. Pani dumna ze swojej córki. No, gratuluję, a gdzie miała szukać pocieszenia, skoro ty cały czas ją poniżasz? Ja jej nigdy nie poniżałam. Jak nie? Bo ona nie należał chłopakiem. Widziałam, jak ją traktujesz. Słyszałam, nieraz do mnie dzwoniła z płaczem. A co, to ona może się tak teraz puszczać? Z menelem. Ten typek jest nie bezdomny. Nie puściła się, to, że się pocałowała, to już się puściła? Ale on jest bezdomny. Dobra, jak pochodzi, nie odzywaj się, nie odzywaj się. A tutaj co, całowała się i później do łóżka poszli. Pani zobaczy. Gdzie jest to łóżko? Pokaż mi, gdzie. No, no tutaj, tutaj. To nazywasz zdradą? No tak. Weźmie pani ją, naprostuje jakoś. Co mam zrobić? No weźmie ją pani. A co mam zrobić? Mogę z nią porozmawiać, ale no, nie mów mi, no proszę, że puściło się moje dziecko, tak? Ale to jest prawda. No to pani pojedzie z nami i weźmie pani swoją córkę. Pojadę. W ogóle czemu ten typek tu stoi i mnie nagrywa? Ja sobie nie życzę tego, masz mnie nie nagrywać. Jak zobaczę moją twarz gdziekolwiek, to do sądu cię podam. Właśnie. Okej. No. Nie życzę sobie. To co, pani pojedzie i naprostuje swoją pojadę, córkę? Pojadę. Bardzo dobrze, w końcu ktoś musi porozmawiam zobaczyć z nią, bo ja jej bardzo. Tam stoimy samochodem i pojedzie pani wyjaśnią. Nie rozmawiaj z tobą. Ja sądzę, że tak nie powinno być. Dobra, mogłaby się pani tak nie odzywać do mojego chłopaka? Stonuj. Za to wszystko. Ciekawe, co za to wszystko? Masz załatwione już. Co mam załatwione? Przed chwilą słyszałeś. No, bo jesteś frajerem i nakłamałeś, ja i tak to wyjaśnię. Ja jestem frajerem? Ty w pierwszy zachowałeś się jak frajer. Tam auto stoi. Ale jesteś frajerem, Marek. Ja? No a kto? Ej, proszę spokojnie, kamerzysta, to dla twojego dobra. Jak dla mojego no dobra? Właśnie, dla twojego dobra w szczególności. Dlaczego dla mojego dobra? Dobra, jedź po prostu do domu, tak? Weź mnie, nie nagrywaj. Już wystarczająco zniszczyłeś życie moje i mojej córce. Właśnie, właśnie. Wiem, pani nie umiała wychować, no to tak jest. Zamknij się. Sama się zamknij. Karolina! Mamy dla ciebie gościa. Dzień dobry, córeczko. No. Dowiedziałam się właśnie, jaki cyrk odstawiasz. Kiedy? Że lecisz sobie... To był ich pomysł. Kulki. Z Marka zdradzasz... Ja zdradzam? Kolega ma... No ja? Ale ja z nim już nie widziałam jestem. Wszystko na telefonie, mam dowody. 45 lat ma kolega i ona z nim sypia. Ile? Co? 45 lat. No to świetnie. Jak nie więcej. 24. Jak ty możesz w tym domu dalej siedzieć? Nie, bo człowiek jest okropny, on mnie tak traktował, jestem zerwała. Tak ją pani wychowała, tylko pieniądze w głowie. Wszystko bierasz buty. Jak mogłeś być z kimś takim? A ty się zamknij, ty nie jesteś lepsza. Ubieraj buty. Jestem.
Czyli zabierają pani? Zabieram ją z tego patologicznego domu. Tylko się patologia uprawia. Ubieraj buty, powiedziałam. Wstyd jak nic. Dawaj, dawaj, szybciej zakładaj te buciki swoje. No, raz, dwa. Dobra, wychodź. Nie musisz jechać przecież. Ale jesteś pełnoletni, nie musisz się słuchać. Mama jej każe, tak? Ubieraj się. Chłopak. Jak chłopak? Chłopaka to ty miałaś. Miałam takiego, który mnie nigdy nie szanował? Ale miała. Który mnie cały czas wyzywał? Ty taka ładna dziewczyna, zobacz. Ale chociaż... Na takie coś? Miły. Do drzwi ma pani ostrucha. Nie odzywaj się do mnie, powiedziałam. Może jakiś botox by się przydał. Co? Chyba jesteś śmieszna. Ej, zostaw go! Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ej, no ale dlaczego, co? Dlaczego to zrobiliście? Swoje? Masz frajerze, tak bardzo chciałeś. Nie będziemy tęsknić. Co, myślałeś, że tak ci popuszczę? Myślałeś, że ci popuszczę? To chyba w błędzie byłeś. No ale dlaczego... Nie będziemy tak się bawić. Pamiętaj naszą rozmowę. Co, o co ci chodzi, dziewczyno? O nic. Co, nieważne, masz za swoje frajerze, tak? Co, myślałeś, że bez konsekwencji się obejdzie? Nie znasz chyba mnie jeszcze. Marek, zostaw nas samych. Nie, chodź, idziemy. Nie. Później. Idę do kibla. Ej, w końcu się pozwoliliśmy Karolinie, nie będzie już nam przeszkadzać. Ale w czym przeszkadzać? O co chodzi? Słyszysz? No Klaudia, odpowiedz mi. Ej no, mówiłam ci w nocy, nie? Ale co mówiłaś w nocy? Nie udawaj, że nie pamiętasz. No nie pamiętam. Kamerzysta. Ale o co chodzi? No chodź. No nie no, weź, wypuść mnie. Ja jadę po Karolinę. Nie kamerzysta. No ale... Nie zostań ze mną, ja cię kocham. Co? Ile mam to ukrywać? Ja po prostu... To jest skomplikowane. Marek, teraz ty. Naprawdę, no, nie panuję nad moimi uczuciami i... Daj mi spokój.